I kochani, słuchajcie uważnie. Pewnego razu tatuś biegniemy, powiedział, że do naszego miasta przyjechał cyrk. Wszyscy, cała rodzina biegnie. Bardzo się ucieszyli, ponieważ tata obiecał, że jutro całą rodziną pójdą na przedstawienie. Świetnie zawołał Witek. Bardzo chciałbym zobaczyć słonia. Etan słoń. Małpy są o wiele ciekawsze, powiedział Jacuś. Ja tam najbardziej lubię naszego Azora, powiedziała Zosia. No ale przecież to tylko kundel. Pójdźmy wszyscy. Powiedział tatuś. Następnego dnia mama kupiła bilety i wszyscy poszli do cyrku. Cała rodzina biegnie. Przedstawienie się zaczęło. Występowały małpy, tygrysy, potem konie, a na końcu pocieszny klaun. Lecz dzieci! Jacek, Witek, Zosia, biegniemy! Zaczęły się bardzo niepokoić, ponieważ na arenie wciąż nie było słonia. Ja chcę słonia! Zaczął wołać Witek. A jak synowy zmienił temat tata. Tatuś? I kupił lody. Rodzice, mama, tata, biegniemy. Spojrzeli na siebie, a dzieci, Jacek, Witek, Zosia, nadal czekały na słonia. Jasna cholera, słonia wciąż nie było. Ale uwaga, po paru innych występach wreszcie na arenie pojawił się słoń. Dzieci bardzo się ucieszyły. Jacek, Witek, Zosia. Ostrożnie, biegniemy. Czas szybko mijał, przedstawienie dobiegało końca. Cała rodzina! Dobrze się bawiła, a najbardziej dzieci. Jacek, Witek, Zosia. Wszyscy zadowoleni wrócili do domu. Cała rodzina biegnie. Zaszczekał z radości. Przy kolacji tata. Tata, nie śpi. Obiecał dzieciom. Jacek, Witek, Zosia. A mamusia potwierdziła, że jutro razem z Azorem, jak będą grzeczne, to znowu wszyscy razem. Pójdą do cyrku, aby jeszcze raz zobaczyć słonia.